Zowdy coś jest, jak już tyle ludzi stąd pitło. Ostatni pitali tak, że dzwonili na policję o drugiej w nocy. Jedni w duchy wierzą, inni nie, ale wielu mieszkańców Jelenia zna przerażające historie na temat tego domu. Mało kto obojętnie przechodzi obok niego. W poniedziałek wieczorem ponad 100 osób czekało, żeby zobaczyć na własne oczy piwnicę domu strachu w Jeleniu. Ciekawość. Przede wszystkim ciekawość. Jego właściciel z okazji Halloween zaprezentował fragment ścieżki strachu i ogłosił zmianę nazwy tego obiektu na Dom Strachu. Na Grechtownie jest tyle zagadek, jest tyle miejsc, żeby wyleźć stamtąd. Przed domem zgromadziła się spora grupa młodzieży, ale do jego wnętrza z ciekawością zaglądali również dorośli. No pozytywne, trochę takiego, bo bardziej jest strachu, tak jak pan mówił w głowie. Taki przedsmak, tak naprawdę... No właściwie wnętrze i ta choreografia sprawia takie wrażenie, że jest się w takim jakimś pomieszczeniu i tym bardziej, że słyszało się o tych legendach. Właściciel planuje otwarcie domu dla śmiałków jeszcze w tym miesiącu. W środku zaplanowana jest seria zagadek, których rozwiązanie umożliwia przejście na kolejne kondygnacje. Zaczynamy wycieczkę w piwnicy, a kończymy na strychu. Ci najbardziej odważni będą mieli możliwość spędzić całą noc w domu. W Jeleniu można już usłyszeć wiele legend na temat tego domu. Tu już tyle rodzin kupiło ten dom i wyprowadzają się, że naprawdę trudno powiedzieć. Trzeba tam iść i się przenocować i wtedy się zobaczy. Dla mnie to jest normalka, że tu straszy, tak mówią, że straszy. No, może i straszy, trzeba by po prostu wypróbować, iść tam w nocy. Ludzie się tam boją tego, no bo niby tam coś dawno, ale to ja to uważam, to plotki są. No. Prawda, prawdopodobnie, ja nie wiem, bo mnie, ja tam nie byłam i nie wiem. Zapytaliśmy mieszkańców, co sądzą na jego temat i czy spędziliby w nim noc. Nie, bo się mogę za bardzo wystraszyć, co wtedy będzie. Sam to nie, no ale z kumplami to... Pewnie, że tak, bo to bardziej traktuję jako żartobliwą historię i anegdotę, aniżeli prawdę. No, jakby z kimś to chyba tak. No, nie wierzę w takie tam, no ale coś musi być, no. Bo to już za dużo rodzin tam było w tym domu, wie pani. No. W życiu Warszawy, proszę panią. Dlaczego? Nigdy. Bo ja mam swój dom i nie muszę tu nocować. Jak ktoś lubi no, takie jakieś atrakcje, no to może być fajnie. Pani by się odważyła tam spędzić noc? No nie. Wygląda na to, że tak żywe zainteresowanie paranormalnymi atrakcjami może być dobrym pomysłem na biznes.